Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Haven. Moim zdaniem jest to chyba najlepsza, najlepiej zapowiadająca się gra grudnia. Na pewno jedna z tych, na które długo czekałem, z niecierpliwością czekałem, bo jest to gra RPG. Przygodowa, z dużym nastawieniem na relacje pomiędzy naszymi dwoma bohaterami, czyli Yu i Kay. Którzy, w sumie najlepsze jest to, że jak czytam te imiona, to słyszę UK, tak jakby to było United Kingdom, nie? Tak, jest U to ona, K to on. Ta historia tych naszych dwóch bohaterów opowiada przede wszystkim o miłości, o tym, ile można poświęcić dla tej miłości, dla wspólnej relacji, dla wspólnego przeżycia na obcej planecie, do której uciekli. Nie znamy przeszłości, może się dowiemy podczas gry, dlaczego uciekli od świata i postanowili zamieszkać na kompletnie nieznanej planecie i perypetie naszych bohaterów będziemy tutaj wspólnie przeżywać. Co ciekawe, ta gra oczywiście może być ogrywana w single playerze, tak jak ja będę wam prezentował, ale możecie sobie zagrać również z kimś obok. Kto będzie miał drugiego pada i będzie sterował w niektórych momentach też drugą postacią. Także jest taka opcja. Dziękuję bardzo GOG-owi za udostępnienie mi gry wcześniej, żebym mógł wam idealnie na premierę ją nagrać i pokazać, ponieważ właśnie dzisiaj, 3 grudnia, premiera Haven następuje. I cóż, zobaczmy, o co chodzi. Gra nie ma polskiego języka, ale Gildia Skrybów, mam nadzieję, że pomoże mi tutaj z napisami, więc włączcie sobie napisy, jeśli nie rozumiecie angielskiego, ale to jest pełny voice acting, więc też można po prostu posłuchać, nie będę musiał gadać przy okazji. Także, no cóż, lećmy. Zacznijmy nową grę i zobaczmy, o co chodzi w tej całej historii, która, no moim zdaniem, może chwycić za serce. Mamy tutaj też przede wszystkim decyzje, które będą wpływały nie tylko na historię i przebieg, ale również na to, jak będą postrzegać się nasi bohaterowie, więc fajnie, fajnie. Podobają mi się pomysły i jeszcze jedno muszę powiedzieć. To jest gra od twórców Fury, może kojarzycie. The Game Bakers. To jest studio, które stworzyło Fury, taką grę, gdzie tam biegaliśmy. To był w sumie boss rush, tak? Walczyliśmy z bossami i każda walka z tym bossem i z każdym kolejnym bossem była inna, była unikalna. Była skomplikowana i nie taka prosta. Miałem okazję w nią sobie pograć, pamiętam, że nawet streamy z tego robiliśmy, nieważne. Heaven is not a challenging game, we recommend starting with the default difficulty level. Tak, ale gdybyśmy chcieli ułatwić sobie, to tutaj nam po prostu gra podpowiada, że możemy sobie uprościć walki. Bo tu są walki, ale też ciekawe, bo walki, gdzie musimy, jeżeli gramy w single playerze, jednocześnie w czasie rzeczywistym manipulować obiema postaciami. Natomiast jak gramy z kimś, no to każdy ma swoją postać, prawda? Ale lecimy oczywiście na defaulcie. Bez żadnego ułatwiania. To się gra, w której możecie tworzyć fanarty, myślę. Tak? Zdecydowanie. Haven arty. Bo ona tutaj zdecydowanie jest taka... No, jak się patrzy na te obrazki, troszkę czuć taki japoński klimat, można powiedzieć, ale kreska jest naprawdę przepiękna, nawet i w obrazkach, tak samo jak i mega podoba mi się kolorystyka i wykonanie wersji tutaj trójwymiarowej, tej właściwej, choć trochę anti-aliasing z tego co widzę, nie do końca może działać, jak powinien, z tego co patrzę i nie ma opcji anti-aliasingu w opcjach, no ale to już pomińmy. What's that you got cooking? Apple juice stew with apple juice. Didn't we have that yesterday? Or the day before? No. Yesterday it was baked apple dew with apple dews, and the day before it was fried apple dews. With apple dews. I remember now. Sorry, I'm doing what I can to switch up our meals. But in my defense, we have a pretty limited set of ingredients. I tutaj mamy tak właśnie wybór, gdzie możemy zdecydować, w jaki sposób będziemy prowadzić ten dialog. Hey, I wasn't complaining. No offense to you. No offense to you. I'm just getting a little bit tired of the apple dews. Well, I guess we'll just have to go for another forage, in case we missed anything. Oh, did you have a chance to look at the engine? Yeah. It does seem like it took some damage upon landing, but I should be able to fix that real quick. Awesome. Awesome. Your butt's awesome. Say it again to my face. Oh, with the lights off? Works for me. No. I didn't do that. Ugh, we must have run out of flow. Weren't you supposed to charge up the nest today? Excuse me if I was working on the engine. I can't do everything. No worries. I'll go get some more outside.
If I'm lucky, I'll stumble upon something to spice up the apple dews. I'll come with you. Apple dews. Jestem ciekaw, jak to tłumacze przetłumaczą na polski. Apple dews. Nauczymy się teraz, jak sterować naszymi postaciami, więc możemy wybrać, którą postacią chcemy sterować, albo kobiecą, albo męską, czyli albo you, albo K. Możemy sobie łazić. To jest standardowa prędkość, oczywiście możemy się rozglądać. To gra przewiduje i bardzo poleca granie na padzie / kontrolerze, więc ja tutaj gram na padzie od Xboxa swojego. No i możemy również glidować, i to jest najpiękniejsza rzecz tutaj. Oczywiście możemy robić glide, latać. Glide, teraz tak, glide ma jakby na stałe ustaloną kamerę, ale można sobie to w opcjach zmienić. Zresztą zaraz zobaczycie, jak. Tylko na razie polatajmy sobie, nauczmy się niektórego sterowania. Możemy też na przykład zrobić tak zwany U-turn, czyli szybko zawrócić. Tak, gra tutaj uczy, żebyśmy kilka razy potestowali różne opcje. O, właśnie, tak. O, jest Apple Dews, tak a propos. Over there, a flow threat. Apple Dews again. Who knows how long we're gonna be stuck here? We might as well stock up. Tak, ale też, no niestety, nałożyły się dwa dialogi, ponieważ to są ważne elementy, ponieważ one nam ładują. One nas będą ładować. Po lewej stronie mamy taki znacznik. Perfect. Although it seems like one thread won't be enough. No worries, we'll find others. Tak, mamy tutaj takie nici, można powiedzieć. Nie ma znaczenia, z której strony zaczynamy. Po lewej stronie widzicie, że w sumie przelatując przez te nici, ładujemy jakąś, to jest jakiś rodzaj energii, który nam jest potrzebny, żeby naładować jeszcze raz silnik. That was a bust. We were too slow. No biggie. Plenty of threads out there. Good thing there are plenty of flow threads around here. Flow threads, tak? Czyli nici przepływu. Oczywiście za chwilę nauczymy się też driftować, jak znam życie, ale no ja już drift tutaj używam, czyli podczas kiedy trzymam prawy trigger, również odpalam lewy trigger. W ten sposób można sobie tutaj ładnie biegać, latać i eksplorować. O, co my tu mamy? Rattle pepper! Have you ever seen such a thing? No, never. Must be an endemic species. And I know it wasn't here yesterday. I mean, 24 hours ago. You know what I'm saying. I wonder if it's edible. Jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić. Idź spróbuj. Weź spróbuj, dobra. O, you feel more confident. Only one way to find out. Yes, you're right. I'll pick up some berries and run some tests. First, we'll need to observe any cutaneous reactions. Then we'll cook them to eliminate bacteria. It's peppery. You did not. Go ahead, try it. I'm sure you'll love it. Oh yeah, that is peppery. Lightweight. Off we go. Let's pick these. I'm not sure these will go great with the apple dews, but where there's a meal, there's a way. You know what doesn't go great with apple dews? Apple dews. Rattle pepper. Proszę bardzo. Jakiś rodzaj papryczki. Udało nam się znaleźć nowy składnik, żeby urozmaicić sobie nasz, jak to powiedzieć, naszą dietę, powiedzmy, tak? I co ciekawe, jedzenie tutaj daje nam chyba... Oh, sorry birds, we didn't see you. Jedzenie, z tego co kojarzę, daje nam tu możliwość levelowania, bo zaraz pokażę wam, jak wygląda w ogóle nasz... jak wyglądają opcje, jak wygląda nasze menu. Na początku musimy pozbierać apple dews, pozbierać surowce, oczywiście naładować też. O właśnie, tutaj mamy jakąś też element do ładowania. Tam był też rattle pepper, ale na razie ładuje. O, proszę bardzo. I mamy drift. Tak, dzięki temu możemy właśnie szybko skręcać, bo normalnie jak lecimy, to ciężko jest z tym skręcaniem, tak? Więc... O, nie pozwalasz mi teraz. A ty skupaj. Dobra, zrobimy kilka driftów. It's crucial. It allows you to change direction without having to stop all the time. Do I do that? We all do it. To też jest rattle pepper? Proszę bardzo. I dużo jest takiego też trochę takiego małego zbieractwa, można powiedzieć. No dobra, ale musimy jeszcze znaleźć jedną nić i jeszcze naładować się. O, może tu jest jakaś nić? Tu jest chyba jakiś początek kolejny. Spróbujmy tak. Polecieć tędy. One or two more threads and we'll be all set. Dobra, to jeszcze jedna nić do znalezienia jest. Więc mam tutaj przede wszystkim jeszcze, no, do pojedynki, na pewno.
Zobaczycie niebawem, mam nadzieję, jak wyglądają te pojedynki. Grałem sobie dawno temu w demko, więc mniej więcej jeszcze kojarzę, o co tu chodziło, ale demko kończyło się w pewnym momencie, dość szybko. Nie wiem, czy tam godzina gry była chyba tylko dostępna w demku, może wy też graliście. Nest, czyli gniazdo, to jest, no to jest nasza... Tam na górze nasz statek, którym tu przylecieliśmy. Myślę, że z czasem będziemy poznawać coraz więcej tajemnic tego miejsca. Co, jeszcze jeden? Ciekawe, czy można po tych samych latać, czy to ma znaczenie? Czy można cały czas zaliczać te same nici? Można. Me too. We can go when you're ready. No dobra, i możemy teraz wrócić na statek. Tak, ale zanim wrócimy na nasz statek... Dobra, najpierw wrócimy na nasz statek i potem zobaczycie... Pokażę wam, jak wygląda ta opcja tutaj z różnymi jakby... dostępnymi opcjami w menu, bo to jest airbag, tak? Więc mam tu statystyki. Będziemy oczywiście się wzmacniać, a mi się wydaje, że chyba się ogólnie poprzez jedzenie rozwijamy, poprzez tworzenie posiłków. Czyli podczas tutaj sekwencji z misji zbieramy różne surowce przy okazji i będziemy się tak ulepszać. All good. This should last us a few days. Now it's our turn to fill up. Huh? I'm hungry. No właśnie. I teraz zobaczcie, jeśli mamy jakby taki... jakby się... tryb łażenia po statku mamy teraz, tak? Oprócz trybu łażenia po statku mamy jeszcze tryb, prawda, podróżowania na zewnątrz, mamy tryb rozmowy, mamy tryb gotowania i właśnie do trybu gotowania teraz przejdziemy. Znaczy, byle gotowanie. No na razie jest mocno uproszczone, tak? Bo możemy wybrać. Każda z osób, gdybyśmy grali w dwie osoby, to każda z osób wybiera, jakich 5 składników chcę dodać, tak? Ale można też, może zmienić coś innego. Roasted apple juice, widzicie? I tutaj mamy jakiś taki znacznik, znaki zapytania przy genomie, nie wiem jak to nazwać, przy czymś, co pokazuje jakieś takie chromosomy, no to są jakieś punkty DNA, punkty badań. O, i możemy teraz zjeść, albo możemy ugotować więcej, więc ugotujmy więcej, tu zwykle trzeba przytrzymywać. Zobaczmy, czy mogę na przykład połączyć apple juice razem z... Owa, coś tam wyjdzie, zobaczcie. Okej, 3 są potrzebne. Uuu, spicy apple dew. I widzę, że tutaj to daje nam chyba leczenie. A chyba jakieś są opcje leczące z tego, co widzę, bo tam jakiś plusik się pojawił. Dobra, cook more. Czy możemy jeszcze coś ugotować? Zobaczmy, czy mamy jeszcze... Już nie mamy, bo jeszcze chciałem zobaczyć, co wyjdzie z połączenia papryczki z papryczką. Ale skoro nie mamy, to zrobimy sobie jeszcze raz roasted apple dew, tak? I wszystko można zjeść. Tak, tutaj jakby, no właśnie, na jedzenie, też mam pasek na jedzenie w sumie, tak? Możemy teraz zjeść po prostu. Akurat to spożyjemy, nie na razie wszystko, tylko wybieramy, co jemy. Roasted apple dews with apple dews. I can't tell if you're actually excited about this, or if you just enjoy seeing me suffer. How long do you think this is gonna last? The flow? If we keep our consumption in check, I think a few days. No, I meant us. Us here. How long until they come get us? Do we have to talk about this? No, wygląda na to, że z tego, co tak po pierwszych tutaj dialogach, wnioskuję, że Kay jest kimś w rodzaju jakiegoś biologa, botanika, no bo widać, że zna się na roślinach, albo jakieś testy chciał przeprowadzić, natomiast wygląda na to, że Yu bardziej przejawia takie mechaniczne, takie inżynieryjne wręcz znajomości i zdolności. We are going to need it at some point. No, we don't have to. No, nie musimy teraz o tym rozmawiać, możemy kiedyś, ale nie no, w którymś momencie będziemy musieli o tym pogadać. Feels more confident. We are going to need to at some point. We need to be prepared. We need a plan. I'm planning on finishing my plate without hearing about the apiary. Is that okay? Okay. Okay. And FYI, you are the one that ruined the mood, not me. Uhu. Ale te DNA, widzicie, to jest właśnie taki zbiorniczek z DNA i to za każdym razem, jak jemy posiłek, to on się zwiększa, tak? No i teraz oczywiście, fajna opcja. Jak możemy poznać, co jest naszym kolejnym krokiem? Co musimy teraz zrobić? Wystarczy poszukać, gdzie są nasi bohaterowie. Na całym tutaj statku, widzicie, o tutaj są i oni teraz proponują fabularnie, żeby iść spać, tak? Ale oczywiście możemy robić jeszcze inne rzeczy. Możemy się rozejrzeć, gdybyśmy byli ranni, to możemy tutaj się w jakiś sposób wyleczyć. Możemy oczywiście
O, prawy trigger to szybciej przemieszczamy się, to też odkryłem, to ciekawe, dobra, można biegać. No i mamy, zobaczcie, mamy spicy apple dew, sweet like sugar, biting like spice. Mamy również roasted, czyli mamy coś jak w Spirit Warrior, można powiedzieć, tak? Też mieliśmy możliwość gotowania posiłków, tylko one tutaj faktycznie dają nam to DNA. Tak, więc na razie będę jadł może, ale zobaczmy, jak wygląda to w postaci tutaj, znaczy jak wygląda ten system, widzicie. Mam po lewej stronie mamy właśnie ten taki postęp DNA, który wydaje mi się, że może nam zwiększać zdolności. No i jak sami widzicie, mamy też tutaj różne statystyki. Duo Blast, Blast, Duo Impact, Impact, Max Health, Flow Burst, Gliding oraz Jumps. No właśnie, czyli jak widzicie, jakieś statystyki, które będzie można pewnie podnosić. No i po prawej stronie mamy też głód, o który trzeba będzie pilnować go, tak? Tu mamy również, zobaczcie, podsumowanie wszystkich dialogów, gdybyśmy chcieli jeszcze raz przejrzeć dialogi, żeby przypomnieć sobie może, jaki jest nasz cel. Mamy też inventory, mamy, o, proszę bardzo, backpack, czyli akurat w plecaku mamy to jedzenie. To be served at the dinner table or at a picnic. O, można piknik robić, no proszę bardzo. Okej, można jakoś to przenosić. Mogę tylko to klikać, ale nic to nie za. Apple Dew, Resources, mamy jeszcze tylko dwa. Tu mamy jeszcze Gear, zobaczcie, o, Keep Away From Children, Fighting Gloves i Anti-Gravity Boots, Two Feet, High and Rising, tak? I mamy jeszcze Staff, tak? Jeszcze mamy specjalne przedmioty, które są fabularne. Use Ribbon. In the past, Hiyu used to leave a trail of her ties. Now she has a ribbon and there is no way she's losing that one. Hiyu is so attached to it that she sleeps with it. There might be a practical reason though. No one likes to untangle her for breakfast. This medal is a keepsake. That's medal Kea. For what? From what? Kay doesn't quite know. As long as he can remember, it has always been around his neck. Of course, the string has changed over the years. Only a Boron would have been strangled by now. Także nieznanego pochodzenia, dziwny medal. Tak? Więc będzie można przeglądać czasami te rzeczy. No ale żeby wam pokazać jak najwięcej sobie również, to po prostu lecimy na razie z elementami fabuły. Może będziemy już później... No może nawet przy całej serii, jak będziemy chcieli to wspólnie ogrywać, będziemy bardziej skupiać się na tym, co tutaj jeszcze skrywa to miejsce. All right. Let's talk about it. Fine. I was just gonna ask if you could switch off the light. Oh. You've been mulling it over this whole time? Of course I've been mulling it over this whole time. Thank you for adding one more thing to my mind. Hold on. Are you telling me you hadn't thought about it before? You know what? No. I hadn't thought about it. I'm trying not to think about the apiary. Enjoy what we have here, even if it isn't much. Do you really think that they can come get us here? If we could take the flow bridge here, then so can they. But there's no way they can know where we are, is there? I cut off the auto nav, the astrolock. Even the landing was all manual. I'm just saying, let's prepare for the worst. At worst, I kill them? At worst I kill myself. O, no raczej nie to drugie. Nie chcielibyśmy tracić pewności siebie. Tak jest. At worst I kill them. Whoa, you. What? If that's what it takes not to go back, I'll do it. No problem. Kill them, steal their ship. By the time they send more guys, we'll be far away. You're seriously not considering... Maybe not. Maybe I am. At worst, we'll know. You're scaring me. Oh, come on. You're totally safe. You're my teddy bear. I'm not sure how I should take this. Well, take me in your arms for a start. Więc największą intrygą w tym momencie i zastanowieniem dla mnie jest to, jaka jest ich przeszłość, od czego oni uciekają? Yu może krzyczeć, uciekaj! Kay, uciekaj! Kay, uciekaj! You aren't dressed yet? I put on my pajamas. I mean, to get out. Well, see, I was just wondering, do we have to get out? Can't we just hang in the nest for once? Lounge around, read a book, watch a movie? We don't have movies. Right, sure, but you know what I mean. Come on, the weather's great. Come on, the weather's great. But the weather is always great. For now, who knows? Tomorrow could be the beginning of the long winter months. Could last for years.
one more reason to stock up on apple juice. You know, always being right is not necessarily a good quality. On the contrary, many people find it very unappealing. You? Not sure. No dobrze. No i możemy teraz znowu wyjść. Pytanie brzmi, czy nasi towarzysze są głodni, czy niekoniecznie? Nie są głodni. Pytanie brzmi, czy można jeść, kiedy są głodni i na czym polega właśnie ten metabolizm przyspieszony. Może to po lewej stronie wcale nie są te punkty doświadczenia, o których myślę, które będą nas rozwijać. Może to po lewej stronie ten znacznik oznacza coś innego. Jak poznaję grę razem z wami, nie pamiętam tych mechanik z ogrywania demka, więc w sumie, kurczę, powiem wam szczerze, nie wiem. No ale na razie idziemy z fabułą, tak? Idziemy z fabułą, tu mamy jeszcze, proszę bardzo, o, jakaś szafeczka. Można sobie usiąść, jakieś ciuchy na zmianę, okej, okay, tu są jeszcze jakieś drzwi, których nie można otworzyć na razie. No dobra. Cześć Yui. Yu, przepraszam. Exit. Idziemy na zewnątrz, czyli znowu musimy pozbierać. Taka rutyna, nie? Pozbieranie jedzenia. Do you remember where the apple juice were? Can we try and pick something else for a change? Oczywiście, że możemy sprawdzić coś innego. Musimy też naładować swoje... Gdzie zawsze chyba mamy opcję ładowania. Hold. Hold to drift. O, tu mamy apple juice. Ciekawe, czy one odrastają za każdym razem? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że chyba odrastają za każdym razem. Ale nie martwcie się, ten świat jest o wiele większy niż tutaj, niż to wygląda tutaj w tym miejscu, więc nie przejmujcie się. Na pewno... Is it me or is the ground shaking? It's shaking. It's shaking a lot. Okej. Okay. This was unexpected. Trzeba trzęść się ziemia. Ścigają ich? Koniec sielanki? O-o. No i tyle z lotu. Is it over? Seems like it. Anything broken? No. No, I don't think so. Well, except I think the nest is done. It's not all lost. Jeszcze nic nie stracone. It's not all lost. Well, it is a bit. Look, we can always search the islet, try and find a way to get to the other side. Such as? I don't know. A rope, a jetpack, spring-loaded shoes, anything. And if we don't find it? And if we don't find it? If we don't find... I don't know. That's why we'll have to find something. Okay. No dobra, musimy znaleźć sposób, żeby dostać się z powrotem do naszego statku. Nie fajnie by było, gdyby spadł. A, zobaczcie, w momencie kiedy... A, o kurczę, czyli kiedy nic się nie robi, nie ruszamy przez chwilę naszymi kompanami, no zarówno Yu, jak i Kay zaczną się przytulać. No milutko. No dobra, zobaczmy, rozejrzymy się teraz po tej okolicy. Co tu można znaleźć, bo tutaj już widzę coś ciekawego. Jakieś takie bąbelki, co to jest? I think I found something. Call me crazy, but this looks like a blutin? Yep, it looks like a flow bridge. Kind of like the one we took to get here. But smaller? Is that possible? Not that I know of. Why not? Why not? We still don't really know how the flow bridges work in space, but if the phenomenon can happen on a macro scale, then why not on this one? If there can be flow between two planets, why not two bits of a planet? Okay. If this really is a flow bridge, I'm not sure what we're waiting for. What? Flow bridges are linking one place to another, right? So this one definitely leads someplace. Wait, you want to just get on there without knowing where it goes? It goes elsewhere. I think that's as good a start as any. Czyli flow bridges, mosty... przelotowe są mostami łączącymi różne miejsca. No i w taki sposób wyrwiemy się z tych małych wysepek.
O, no właśnie, ekran ładowania. Podobają mi się te grafiki, które są w przerywniku. Jesteśmy na innej wyspie. Do we have everyone? Okay? Here. Then we're good. Looks like we're on another islet. Yeah. The bridge seems to be a link between the islets. If there are any others like this, we may be able to get back to the nest. Właśnie, może by się nam rzeczywiście udało dostać z powrotem do naszego gniazda. Gniazdo to już nasz statek. Rattle Pepper zabrany. Zobaczmy, tutaj coś, jakaś maszyna jest, co jest ciekawe. Można pływać. Okej, ale podczas pływania nie można robić glajdu. Okej, bardzo przyjemna muzyka jest, tyle muszę powiedzieć. Ło, ptaszory wystrzeliły. Jakieś kable? Jakieś dziwne rzeczy, tutaj mamy też coś. This is a pretty one. Wiecie co, i teraz jeszcze bym chciał... O, co to jest? Jakiś stworek. A big ugly lizard? No, the mushrooms on its back. Looks like a type of hygrocybrubicins. Ah, is that good news? Like, can we eat it? Oof, not at all. Unless you're looking for a quick way to unload your kidneys. But don't you find that symbiosis amazing? The movements of the lizard are helping spread the spores. As far as what the lizard is gaining, I'll have to study that closer. Maybe it doesn't even know, maybe it has bad hygiene. Może, no faktycznie. Maybe it has bad hygiene. Maybe what you call symbiosis is just a fungal infection. That's a possibility. We'd have to get a sample to... Stop! Touch one of those mushrooms and you won't touch me again. Ever. Okej. No dobra, zobaczmy. Możemy coś zrobić z tym stworkiem? Scratch! Okej. Możemy go po prostu pogłaskać. Podrapać go pod jabłką. Spoko. Okej. Przyjemny stworek. No dobra, a teraz... No dobra, gdzieś musimy się udać, zacząć eksplorować to miejsce. No znowu mamy papryczkę. O, to tych papryczek teraz nazbieramy tutaj. Dobra, mamy kolejny flow. Miałem coś jeszcze w opcjach zmienić, pamiętam, ale zaraz to zmienimy. Ale kawałek drogi to trzeba przelecieć. Proszę bardzo, i prowadzi nas to do... Apple Dew. Dokładnie, tak. Możemy też wrócić tą samą ścieżką i znowu się naładować. Ale tutaj jeszcze jest... Make sure they don't get squished. Rattle. Just like that. To nie brzmi, czy my cały czas lecimy tą ścieżką? Tak, leciliśmy, proszę bardzo. Czyli teoretycznie my jesteśmy w stanie nawet przerwać lot na chwilę i potem go kontynuować. Okej, wejdźmy tutaj na górę. Tutaj są... Znaczy, cały czas są te takie stworki tutaj żyjące. O, tu kolejne, zobaczcie, przejście. Którego nie odkryliśmy wcześniej. Seems like our mini flow bridge wasn't a unique occurrence. Good, because those things are really useful. Dobra, za chwilę polecimy dalej. Jeszcze chcę się rozejrzeć dokładniej po tym miejscu, bo może tu są... Czy tu są jakieś rodzaje znajdziek? Myślę, że tak. O, proszę bardzo. I got a big one. Czy to nie jest znajdźka, tak? Ale rodzaje jakichś takich, wiecie, że... Do niektórych miejsc można dostać się tylko poprzez jakieś dokładne zwiedzanie tych wszystkich... zakamarków. Tych kawałków, no, latających wysp. Dobra, lecimy dalej. Okej, prawie spadłem. Nie byłoby to przyjemne, gdybym spadł. Jeszcze miałem w opcjach sprawdzić uwolnienie kamery podczas glajdu. Jest taka opcja, jak sprawdzałem opcję, widziałem coś takiego. Wow. O kurcze. That's actually... What is that? We should take a closer look. Jakieś zepsucie? Jak w terrarii? Na początku jeszcze się naładujemy. Bo to też jest istotne chyba. Wiesz, wydaje mi się, że jesteśmy naładowani już teraz. O, tu mamy papryczki znowu. Dobra, papryczka złapana. Zobaczmy, co to za dziadostwo. Nie wiem, jak blisko może do tego podejść. O! A, proszę bardzo, my jesteśmy... We can bring that back to the nest to study it. Ach, można to... No tak, faktycznie, pamiętam z demka. To można było zbierać. Any idea what's underneath our feet, Mr. Geologist? I am a biologist. No i do, a widzicie, no jestem biologiem. Dokładnie. Czyli wiemy, że już Kay jest biologiem, ale jest pewnie panią inżynier mechanik. Jak nic. I'm a biologist. Isn't that the same thing? Biology, the living. Geology, the rocks. And what makes you think this is not living, pray tell?
It looks like a dust deposition. Some kind of rust. And it looks like this kind of rust is particularly sensitive to flow. What? Look beneath your feet. Oh, there's vegetation underneath. It was probably smothered. Good thing we came this way. No właśnie, jesteśmy w stanie pozbyć się tego zepsucia. W ten sposób, tam po lewej stronie widzę, że... That way. Look. It looks like the rust has formed into a bigger chunk. Okej. Okay. Jakoś ten flow, który tutaj mamy, pomaga nam. Prawda, w... I thought it smelled good around here. Pomaga nam trochę tutaj w pozbywaniu się tego dziadostwa, tego zepsucia. We almost missed this one. Przede wszystkim możemy crude crust zbierać, tak? Rust. Saw that. Mi się wydaje, że jak wszystkie zbierzemy, to i tak zniknie, proszę bardzo, całe zepsucie z okolicy, także to jest chyba istotne, żeby to czyścić. I wydaje mi się też, że flow zostało odblokowane dzięki temu. Znaczy w sensie, o właśnie ten flow thread, tak? Wiecie co, chyba my rzeczywiście zużywamy tę energię, bo zobaczcie, że mamy po lewej stronie trochę inaczej to wygląda ta komórka ładująca. Także wydaje mi się, że z czasem będziemy musieli naładować się lecąc, żeby móc, o właśnie, po lewej stronie naładować w pełni się, żeby móc znowu kolejne części usuwać. Wow! That's great. It means there must be others. If we're lucky, they'll bring us back to the nest. No dobra, widzicie, jak wszystko się wyczyści, to nie musimy tak dokładnie, wiecie, jak to bywają takie... wyzwania, że trzeba wszystko, wiecie, wymalować, wszystko zmazać, tak? A tu nie musimy tego zmazywać. Dobra, zbieram trochę jeszcze apple juice. Jeszcze tu pójdzie, nie? Wyczyścimy cały ten teren, nie? Może jakaś będzie nagroda za wyczyszczenie całego terenu. Ale przynajmniej więcej... więcej próbek dla naszego biologa. Ja mu wolić kamerę. Dobrze, że nic się nie dzieje z tymi potworkami, które tam wchodzą. Bo tak, zobaczmy. A, widzicie, robiliśmy coraz głodniej się robimy. Coraz bardziej głodniej się robimy. Jest coś jak accessibility, zobaczcie. Mam tu na przykład, możemy sobie nawet, zobaczcie, zmieniać różne poziomy trudności, gdybyśmy chcieli. Ale tutaj mamy coś takiego jak to combat... Dobra. Co my tu mamy? Screen shake, autoplay dialogues. Myślę, że tu gdzieś... controls? Vibration wyłączony, hold to glide, a możemy też na przykład nacisnąć, żeby glidować i wyłączyć. Hold to charge orders, allow camera control while gliding. O to mi chodziło. Mamy teraz jeszcze sensytywność, boże, wrażliwość kamery, in nest i tak dalej, może bardzo dużo tu jest fajnych opcji. Naprawdę pod tym kątem gra jest świetnie zrobiona. O, i teraz możemy co? Próbuję zobaczyć, jak podczas glidu pracuje kamera, ale wiecie co? Kiedy kamera podczas glidu pracuje, to ja do końca nie wiem, jak lecimy, przez co często będę U-turny robił. Dobra, chyba wiem już, dlaczego zablokowali tę kamerę. Okej. Okay. No, przynajmniej sprawdziłem, że to nie do końca się sprawdza. Będziecie strasznie dużo widzicie. Będziecie widzieć machania ekranem, a tego chciałbym uniknąć. Okej, okay, crude rust. Jeszcze tutaj jest jeden. Even the apple dew shrubs are completely covered. I hope this one will yield some nice and juicy fruit to thank us. No widzicie, odblokowaliśmy kolejne. A to jeszcze nie wszystko tutaj, okej. Okay. A tu jeszcze było chyba, z tego co widzę. Tak, dobra, driftujemy. No widzicie, odkryliśmy też w ogóle flow line, flow... That's it! That was the last one! Clearly, we're breathing a lot easier without all this rust. Zdecydowanie. Ale oczywiście ja tu jestem zbieraczem, tak? Jak, nie wiem, jak oglądacie pierwszy raz u mnie cokolwiek, to powinniście wiedzieć, że ja jestem, kurczę, jednak tym, który lubi zbierać. Szukać może jakichś tajnych, może jakieś super składnie gdzieś są, może są jakieś sekrety poukrywane na tych wyspach. Wydaje mi się, że powinny być. Czemu nie w końcu? Teraz pytanie tego brzmi, którym miejscem wróciliśmy, a które miejsce było nowe, bo nie pamiętam. A i mi się, że może to jest nowe, zresztą zobaczymy, jak po prostu przebiegnę przez nie, czy będziemy na starej wyspie, czy będziemy na nowej wyspie. Chociaż to jest islet, to nie jest island, to jest islet, więc taki skrawek wyspy, tak? O, nie byliśmy tu. Find the nest if we keep going north. Explain to me how you know which way north is on this planet. We should find the nest if we keep going straight ahead. Thank you. Okej, no właśnie... Pojęcie kierunków tutaj, bez kompasu. Intrygujące. It could always be useful. Oczywiście, że tak. O, nowy robaczek!
Co mogliśmy z nim zrobić? Calm. Come on. Don't be scared. A big bug like you. No proszę. Można pocieszać różne stworki, żeby się nie bały. Okej, okay, miło. Lecimy dalej. Tego sporo tutaj jest. Dobra, tutaj no musimy poczyścić to całe zepsucie. O, co tu było? Tutaj było... A to jest coś nowego? Czekaj, tu, czekajcie, czy to jest coś nowego, czy mi się wydaje, że to jest... So slow. We're not going anywhere. So? Myślę, że to dlatego, że nie biegałem. Znaczy, przestałem używać flow, dlatego tutaj Yu skomentowała. I have a good one. Okej. Okay. Tu mamy wszystko poczyszczone, ale to w ogóle cała wielka sekcja. Myślę, że czyszczenie tych sekcji myślę, że będzie dobrze się odbije na ekosystemie. O! Patrzcie, co tam jest na górze. Jakaś placówka. Może trzeba ją sprawdzić. Dużo Apple Dew przy okazji, tu poczyściliśmy. Kurczę, jeszcze nie wszystko tu jest zebrane, skoro jeszcze się nie zniknęło dziadostwo. Polecimy tędy. Jedziemy za... Another bit of rust for your collection? Oh, cool. I don't have this one yet. Okej. Okay. Lecimy w tym kierunku poszukując... Właśnie, może nas przeprowadzi to jak do jakiegoś sekretu w końcu. O, właśnie. Zobaczcie, co to za placówka. I thought this planet was supposed to be a desert. Deserted, not a desert. According to the archives, a colonization plan had been considered by the Apiary, with Exanova as the main provider. But the planet was eventually classified as inhospitable. Let me guess. High seismic activity? Is it because of that rusty stuff? Is it because of that rusty stuff? I don't know. The file doesn't say anything about that. Hmm. I hope we don't have any more unpleasant surprises. Pytanie brzmi, czy możemy zbadać ten budynek w środku? Ups! No, teraz to już na pewno nie zbadamy, ale jeszcze raz tam wrócę. Byłem w sumie ciekawi. Z glidem będzie łatwiej. No właśnie, szybko można było wrócić. Wygląda na to, że do tego budynku wejść się nie da, chociaż tu mamy jakieś takie... O, może się da? O, dało się. Okej, okay, można przeczytać to? Przepraszam, nie. A jakieś szczątki poprzedniej cywilizacji? Może. Ktoś tu kiedyś mieszkał? Cześć, stworku. Dobrze, że jesteście niegroźne. Cholera wie, kiedy będą groźne, bo może jakoś to zepsucie będzie wpływać na nich. Wow! To, żebym się teraz spitolił. Dobra, polecimy inną trasą, w takim wypadku może tędy. No, tu jeszcze jest sporo elementów do czyszczenia. Oj, tu kolejny. Another one. Czy tu nie ma jeszcze jakichś? No jakoś tak... Nie chcę to zepsucie znikać stąd w ogóle. No chyba teraz był taki dźwięk, że chyba to oznaczało, że się udało. Dobra, naładujmy jeszcze raz się tutaj. Wow! Okej. Okay. Średnio mi wyszło. Wróćmy tu na górę, bo może tutaj coś było ciekawego. Warto się czasami zatrzymywać, tak? No bo zatrzymywanie pozwala ogarnąć. O, tu coś jest. Patrzcie, tu też są jakieś fragmenty. Dobra, zobaczmy, co tu można znaleźć. To są jakieś ruiny. No, przede wszystkim Apple Dew. Co? No to ewidentnie jakieś budynki, tak? Jakieś architektoniczne. Z jakiejś kultury poprzedniej, żyjącej w tych miejscach. Co to jest? To jest jakiś... A, to jest ten ziomek, dobra. Okej, okay, o, tu jest jeszcze kawałek zepsucia. Czyli tam na górze byliśmy. All clean. Dobra. Wszystko wyczyszczone, czyli musimy udać się teraz w kierunku kolejnego teleportu, transportu, tylko że stamtąd żeśmy przylecieli, bo kojarzę. Czyli skoro stamtąd przylecieliśmy, bo żeśmy dotarli tutaj, to kolejny jest tam na górze. Trzeba znaleźć wejście na tę górę prawdopodobnie. Chyba tutaj. O, proszę bardzo, tutaj znalazłem pod spodem, bo widzimy, że jest. To jest początek lotu. Now I'm hungry. I know, right? Nie dziwię się. What are they? You've never heard of boba nuts? They're one of the most nutritious nuts.
25% carbohydrates, 50% protein, 75% lipids. That adds up to... No właśnie, trochę mi się nie pod... No właśnie, 100% z tego wyszło. That adds up to 150%. Precisely. A great mystery of modern science. You're pulling my leg, aren't you? Maybe. But once you have a taste of my boba salad, you will forget all about it. Boba nut! Okej, okay, czyli to jest orzech z boba. To źle brzmi. Orzech z boba, ale mi się podoba ta nazwa po polsku. Orzech z boba, tłumaczę, zapamiętajcie. Orzech z boba, tak musi być. Właśnie ja zacząłem klikać mega szybko, bo myślałem, że to jest po prostu jeszcze raz kolejny apple dew. A potem się okazało, że jednak nie. To jest orzech z boba. No dobra, to co, jedziemy. Chyba, że tutaj jeszcze coś jest do zebrania. To jest apple dew, które zebraliśmy, czy nie? Nie. No dobra, cyk. Lecimy dalej. Musimy wrócić do naszego statku. Ciekawe, czy w ogóle w tym odcinku zobaczymy jakąś walkę pierwszą. No bo na razie, zobaczcie, wszystko jest spokojnie, chociaż no jakieś sejsmiczne trzęsienia. We're here. We found the nest. But in what state? No właśnie. Trafiliśmy z powrotem, ale w jakim whoa. Stanie? Whoa. There is no way this thing is flying again. Don't say that. You could make a rock fly with the right tools. Well, maybe. But not this one. Both wings are wasted. The propellers were ripped off. And I'm not even done checking the inside. We weren't really planning on leaving, were we? We don't really have another place to go anyway. I'm tired. Why are we always so unlucky? Why are you laughing? Hold on. We decide to escape the apiary, which apparently no one has managed to do before us. We punch in some coordinates really at random, only because some obscure document from Exanova vaguely attested to the existence of a habitable planet. By some kind of miracle, we cross the boundaries of the apiary without getting caught. We travel across space in a Class D ship that is totally not designed for that. And in spite of the fact that this is not all terrain, we land without breaking anything. We find food and flow on site, even though we hadn't really planned for it. Finally, we get hit with an earthquake, all right, but we get out of it unscathed. The only real consequence is that the nest is a little bit busted. And you think that we're unlucky? You. We are the luckiest people in the universe. That's one way to see it. This planet is our chance to start a new life. With our own rules, away from the apiary, from the matchmaker and all that bloot. And I'd rather endure 1,000 earthquakes than risk being away from you. What did you say this planet was called again? Source. Source. The beginning of something. Seems like it. Źródło. Source. No dobra. Moi drodzy, zaraz będziemy wbijać do środka, bo what jest teraz... Noise? Oh, my stomach. It needs to be fed soon. Więc ja sobie jeszcze szybko polecę, bo... We can fly too. O, tu się rozdziela. Ciekawe, więc ja sobie jeszcze tu... Wiem, że mogę glajdować. Pozbieram i spotkamy się już w statku. No to ciekawe, z tej wyspy, zobaczcie, mamy jeszcze kilka różnych przejść. Tu jest kolejna, zobaczcie, Flow Bridge. Tam, gdzie był nasz statek, jest kolejny Flow Bridge. Widzę, że jest tu kilka jeszcze ścieżek, które można by sprawdzić, ale... Myślę, że wrócimy do statku na razie, bo się robi późno i my jesteśmy trochę też głodni, więc czemu nie? Zobaczmy, jaki jest stan statku w środku. No też jest w sumie istotne, czy zostało jakoś to mocno zdewastowane, czy jednak niekoniecznie. Wow, what a mess. And now the nest is all akimbo. This feels weird. Yeah, we'll need to find a way to correct that. But it can wait until tomorrow. I think we've had our share for the day. We deserve some time to relax. If... You know what I mean. You can do whatever you want, but I am going to bed. O, i nie będzie tego relaksu, o którym pomyślałeś, Kay. Niestety. Smuteczek? Smuteczek, ale chyba trzeba przede wszystkim coś zjeść, nie? Możemy też coś ugotować w sumie. O Jezu, ale bajzel. I'm not hungry. I never thought I would hear you say that in my whole life. I guess my stomach has a deep connection to the nest condition. Do you want to tidy up a bit? No. Tomorrow.
I don't feel strong enough right now. I'm not hungry. I never thought I would hear you say that in my whole life. I guess my stomach has a deep connection to the nest condition. Nie da się jej przewinąć. Do you want to tidy up a bit? Jak już drugi raz odpalimy to samo, no to będziemy musieli to po prostu odsłuchać. I don't feel strong enough right now. No ale wychodzi na to, że musimy na początku odpocząć, żeby zacząć badać kolejne części, więc idźmy spać, odpocznijmy. Zregenerujmy siły, posprzątajmy wszystko. Tak jest. I potem może uda się zjeść. Oho. You okay? You? Wake up! It's okay. I'm here. That was just a nightmare. Everything's fine. That wasn't a nightmare. Sure it was. Rest easy. No! I was awake. I could hear you. I just couldn't move or yell. I couldn't breathe. It was horrible. Seemed like it was. Yeah, I'm familiar with that. Hmm. Yeah, I'm familiar with that. For real? It used to happen when I was a teenager. You feel something weighing on your stomach? Yeah. On my chest. What was it? I don't know. I used to call it the ball. Because sometimes it felt like a huge ball was crushing me. Oh. No, that didn't happen to me. I wouldn't wish it upon you. For me, it resolved itself when I left the foster home. For you, it may be related to the nest. But I don't want to leave the nest. That's not what I meant. You're stuck to the bed. The nest is stuck to the ground. There must be something in that. You've been flying in this thing for years. I bet you're upset to see it in this condition. Huh. No kidding. Which means that if we fix up the nest, this will all go away? Could be. Worst case scenario, the nest will be fixed. Yeah. Well, I hope we'll eventually find the missing parts then, so I can get fixed up too. O, proszę. A może to jest symbol relacji między nimi? Tak? Nie wiem. Może się dowiemy niebawem. Okej, widzę, że czas na porządki. Poukładanie tego całego bajzlu. Słusznie. All right. Now we can see a lot clearer. Yeah. We're not there yet, but that should do the trick for now. Now we just need to figure out how to level the nest. The tractor globe is probably done charging. Let's bring it outside. Do you think it'll be enough to lift it? I hope so, because I have no idea what else we can do. No dobrze. Ale pytanie brzmi, czy my nie chcemy czegoś zjeść? O, pat! Ło! Zobaczcie, teraz mamy nawet cały zestaw do naprawiania. Musimy 6-7 części znaleźć, żeby naprawić nasz statek. No, głodni jesteśmy w cholerkę, więc no dobra. Na początku coś zjedzmy. Myślę, że to jest dość istotne teraz. O, właśnie, a propos. Co zjemy? Zjemy spicy apple i zobaczymy, jakie są opcje. Mimo, że nie jesteśmy jakoś zranieni, ale... I don't get it. People always make a big deal about salty sweet, but never peppery sweet, which it turns out is delicious. Anything would seem delicious to you, seeing your diet in the last few days. True, but don't let that take away from your cooking talents. You're just wanting to finish my plate, aren't you? Since you're offering. Cyk. No właśnie, wydaje mi się, że jedzenie rzeczywiście zwiększa nam tutaj coś, jakiś postęp. Teraz pytanie, czy jeden posiłek wystarczy? You never told me. What did your mate look like? I don't know. Didn't you get her file from the matchmaker? Yeah, I did. But I never really looked at it. Seriously? You're not even curious? Well, no. I already knew you. Whatever. Come on. We'll look at it together. If you wish. Oh, all right. Any other pictures? Yeah. She's kind of cute. You think so? Yeah, definitely. Don't you?
I don't think too much makeup, I think. Okay. I don't know. Too much makeup, I think. I like a more natural look. Like yours. Mm-hmm. Do you really think I'm not wearing any kind of makeup right now? Come on, let's check her profile instead of this foolishness. Let's see. Interests. Reading, music, having a drink with my friends. Whoa. Do you think you can handle such a strong personality? That's harsh. Job. Ocean biology research assistant at the University of Ox. Huh. Okay. Looks like you two are made for each other. No one is made for each other. That's the kind of rhetoric the matchmaker uses. Yeah. Yeah, I know. But it still looks to me like that was a blooting good pick. You'd make a great couple. Might have made. There's a difference. Tell me. Are you really wearing makeup right now? We spend every waking minute together in the nest. If I discreetly slipped into the bathroom every morning to put on some eyeliner, don't you think you'd notice? Yeah. At least, I think? But you're not really answering my question, though. I know. No proszę. Takie scenki też myślę, że to jest jakiś poziom więzi, tak? I więź tutaj ich jakoś rozwija mocniej. No dobrze, możemy teraz pogadać, proszę bardzo. Jest opcja gadania, ale mój czas się skończył, kurczę. Już ponad 50 minut nagrywam. Ja pitole, ja się zasiedziałem znowu przy grze. Moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. No nie udało się nawet dojść do pierwszej potyczki, ale to wszystko będzie się powoli rozwijać. Jak widzicie, mamy tutaj gotowanie, jedzenie, eksplorację, tajemnice, zbieranie surowców. Ciekawie, no i przede wszystkim dobrze napisane dialogi. Fajne, widać, że tutaj oni będą musieli podejmować jakieś trudne decyzje, prawdopodobnie, które będą powodowały mniejsze lub większe zniszczenia statku, ale ogólnie, no właśnie. Jestem ciekaw, jestem bardzo ciekaw tej gry. Jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko będzie się rozwijać. Jeśli wy również, no to mam nadzieję, że poznamy ją bardziej na pewno. Odcinek drugi pojawia się za dwa dni, jak zawsze. A tymczasem ode mnie wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!